Dobra. Ogrzejemy. Cześć. Siema, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ojciec Wikici. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Horizon. To co, dokończymy misję. Zabierać bogatym. To będzie, znaczy wydaje mi się, że to będzie długa misja. Znaczy, no bo to jakiś wielki obóz jest. A ja jestem mistrzem skradania. If you know what I mean. Że naprawdę... Boże, dużo tego jest. Mam naprawdę niesamowite chęci, aby po cichaczu to zrobić. Jesteśmy sami. Jezu, jak się wystraszyłem. No gwałt, kurde, normalnie dla uszu. Boże, nie jesteśmy sami. Jak się wystraszyłem, menda. A, i nic. Bardzo blisko. Kurwa, gon, no nie wierzę w siebie. Nie wierzę w siebie, po prostu, kurde, nie wierzę w siebie. Serio? Sterunek Garda Cienia. Miejmy nadzieję, że Nasan tam jest. Wiem, jest, jest. Jestem mistrzem skradania się. Czemu ja nie zauważyłem? Zdurałem sobie coś? Jest, flet. Ten tłuścioch to tam chyba nie śpi. Tam chyba ktoś się wspina. Tam się ktoś wspina? Idzie, idzie, idzie. Po cichaczu? Pokaż się! Specjalnie naostrzyłem groty. Naostrzę, kurde. Nic. Muszę uspokoić nerwy. No. Zbieramy z niego towar. O kurde. Lepiej, żeby to nikt z naszych. Adam! To musiało zwrócić uwagę. Siedzi w tej trawie. Znalazłem! Róg musi umrzeć! Nie pytajcie. Wszyscy umrą się przed prawdziwymi Karza. Suma wszystkich faili. Przecież to będzie jakiś obłęd. Przejść tą misję po cichaczu. No, już widzę wasze uśmieszki. Już widzę wasze minki. Ja pierdzielę, no powiem, że masakra. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Kolejny raz. I jeszcze raz. Dobra, wychodź, lala.
Dziękuję. Spinamy się po kamyczkach i tak dalej. Po cichutku. Po cichaczku. Dobra. Jest typek. Także jedziemy dalej. Okej. Nadal szukają. Mam złe przeczucie. Nie możesz mi zobaczyć. Co za flet. Dobra. To się musi udać. Nie zobaczymy. Kurna no. Jak go zabić? Czemu nie mogę go zabić? Hej! Halo! Tak długo żyliśmy w strachu. Dziękujemy, że dałaś nam miejsce na odpoczynek. Hej, flet przyszedł. Jaki fart! Ja to mam naprawdę. Jazdy. Kiedy pójdziesz? Po cichaczu, dobra. Ja chcę zapisać. Dało się. Dobra. Kurde. Bo musimy zrobić po cichaczu koniecznie. A, wejdź główną bramą. Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik. Z twoją matką. Chyba chcę zranić twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakład. Czy może udać? Wiem, że tam jesteś. Czuję twój zapach. Dobra, tam pieprz to. Jeszcze. Nie. O mnie. Już nie. No, prawie się udało. Ale było blisko, naprawdę opiczywo. Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Uczyniłaś nam przysługę. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik. Z twoją matką. Z twoją matką piknik. Twoje uczucia. Nie da rady.
Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakłady. Jezu, co to było? Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost. Pamiętam, jak... A jestem głupi. No powiedz, że to nie było śmieszne. Ja pierdzielę. Jeszcze raz, ale to się uda, na pewno to się uda. Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Król Jirana. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik! Z twoją matką. Ha, chyba chcę zranić twoje uczucia. No, nie da rady. Moja matka kocha pikniki. O, kurwa! Czas powalczyć, nie zdołasz mnie... Ale no żartowałem! To nie jest... Musiałem to już. Z czego nie strzelałem? Ej, troszeczkę chciałem za szybko. Ale to garniemy. Mamy za słaby chyba łuk na... Potrzebuję pomocy. Na strzelanie. Spróbujmy jeszcze raz. Dziękujemy. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Ten tekst mi się podoba. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik! Z twoją matką. Ha, chyba chcę zranić twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakład. Nie wygląda wspaniale, ale zrobimy z niego jak najlepszy użytek. Weź się, co się nie rozwala. Mam tu kogoś... Fuck! Jak to wali? Ej, trzeba... Który to był ćwok? Teraz go pierwszego zabijemy, bo on jest za mocny. To był piknik z twoją matką. Chyba, że walnę w nich z mroza. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik! Z twoją matką! Ha, chyba chcesz zranić tak twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakłady. No dalej, panowie, zajmiemy się nią! Nie! Umrę! Nie! Dostałem! Dostałem! Czułem, co mnie się zabije! Mocnej czerwony! Dostałem! Fuck, I, George!
Po cichaczu. Ciutko. Udało się. Tylko spokojnie. Co tam tak sapie? Pochamy pod... Tylko krew. Zapłatę ci za to. Tutaj, wasza mać! Weź się fal. Radny! Na wylot! What the fuck? No, w flecie. Moje kiszki! Fuck, a będzie ci brak! W imieniu Itanena! Kurwa, gun! Jesteś... Dobra. Za chwilę wszystko pięknie. Pozbieramy spokojnie. Po cichaczu załatwiona sprawa. Nie ma się co tam przejmować. Prawda? Stopro po cichaczu. Normalnie splinter cela. To może wyrównać split. Szanse. To z takim kabatem? Jak to wygląda w ogóle? Co to za skrzynia? Kindy mnie przysłał. Zabiorę cię stąd. A już myślałem, że mnie porzucił. Chyba muszę go klepnąć w ramię. Dalej, tędy! Dalej, tędy, czyli... Wow! Bieremy to. W ogóle bez dwóch zdań. Okej. Warto było. Kruchy metalu. Schodach? Cii. Dobrze. Tylko ja mam pytanie. Gdzie mam zejść? Mam to rzucić? Gdzie nie chcę żyć? Stój. Halina. Ziemi normalnie, bo się nie szczypa. Pomów na senem, okej. Tylko którędy? Idę tam. Ale broń moja! Nie mogę jak kradzić ze mnie. Kindy powiedział mi wszystko. Straciłeś ładunek? Nie. Jest ukryty. Wielu głodnych ze zmierzchu ucieszy się na jego widok. Dobrze. Posłuchaj. Kiedy wrócisz do południka, porozmawiaj z niejakim Ravanem. Powiedz mu prawdę, a pomoże ci. Prosić o pomoc wysoko urodzonych? Uff. Ale po tym, co zrobiłaś, nie odmówię. Ale na razie ruszam do zmierzchu. Bądź zdrowa. Bądź zdrowa? Co my tu mamy? Tą misję zakończymy później. Wydaje mi się, że główna misja jest nieopodal, dokładnie. Poległych? Cyk. Czy da się pływać z tym gnatem? Kurna, nie da się pływać. Nie, moja broń! Moja broń! Ej. Ach, muszę wysuszyć buty.
Nie oddam. Nie oddam. To jest moja broń. Zawzięty jestem, co? No kurczę. To chociaż w ryby nawet nie zabiłem, no. To jest chamstwo. Człowiek chciał się pobawić. Wyniosłem broń z obozu. I co? I guzik. Tam pierdziele takie zabawy. Wychodzimy sobie. Nie podobało mi się. Dziewczyna z granatnikiem tutaj była. I guzik. I z zapałkami teraz będzie. Dobra, wyciągamy, co to jest? Korzeń. Jak w ogóle to leczyć szybciej, ja nie wiem. Aha. Widzę coś. Zachowam na później. Na później. Czyli od razu. Ej. Pusto tutaj. Okej, dobra. Nie dziwne, że na takim zatopie ją zabili. Idealna miejscówka. Dobra. Co ty tu robisz zupełnie sam? Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Jaka nisko samoocena. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. A, spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Jestem. Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych Kardża Cienia. To była zasadzka. Kardża Cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. No. Kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. Dobra. Na pewno wszystko w porządku? Jestem trzeźwy. Dziwnie wygląda. Więc nie. Cieszę się, że wreszcie trzeźwo myślisz. Nie przyzwyczaję się. I nie wiesz, dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie, ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych Kardża Cienia, sam nie wiem. Czemu Kardża Cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy Awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez 2 lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Jasne. Dobra. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię co w mojej mocy. Skanujemy. Chodź tu, za mną. Chodź tu za mną, jak do psa. Już widzę coś. No, gdzie zginęła? Po co Ersa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. To terytorium Kardża Cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad rozpadliną. No, dzida. Ciekawe. Już prawie. Idealne miejsce na zasadzkę. To tutaj, to tu była zasadzka.
Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę? Muszę znaleźć drań, którzy to zrobili. Wyjątkowo ostra. Nigdy nie użyta. Nigdy nie użyta. Ściema. To musi być pancerz Karcza Cienia. Ej, to jest ściema. To nie Karcza Cienia to zrobili. Już zaczynam czaić. Te plamy krwi nie powstały wokół ciała. Wyglądają jak rozsmarowane. Ściema! Cwaniaczki. Rozsypane strzały. Wyglądają na zupełnie nowe. No wcale to nie była ściema, no nie. To wygląda na ślady ciągnięcia. Czy ktoś ciągnął tędy zwłoki? I co tam widzisz? Plamy tworzą linię. Tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj. Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze, nie jestem pewna, czy to Karcza Cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. Ciekawe. Ja. Powiem wam, że no... intrygująca historia. Zaczyna się skręcać nam główną fabułkę. Jestem bardzo podjarany. Wy również chcecie się pewnie dowiedzieć jak najszybciej, co to się stanęło. Dlaczego zabili jej siostrę? Jego siostrę. Czemu tak świeci na mnie coś? Wow! Księżyc. Powiedzmy, że to księżyc jakiś tam. Okej. Okay. Idziemy dobrze. Ja zbieram oczywiście zielsko, żeby mieć na jakąś rozpierduchę ewentualną. Mogę ich wkrótce potrzebować. No na pewno. Ten wóz. Świnka. Zawaty ojciec. Tylko raz trafiłem. Odpuszczam. Jeszcze? Jakie cwaniaczki. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek, bo to różnie może być. Co? Odcinki specjalne, kurde, normalnie jak w Wiśle. Rozumiem, że ktoś chciał ją zabić. Tu chodzi o coś więcej. A my się tego dowiemy. Ciekawostka. Dobrze, że ją poprosił o pomoc, nie? Co to? Starożytny kubek. Jest wóz. Uwaga. Patrzcie, zasadzkę. To nie są Karcza Cienia. Oni są z mojego plemienia. To tak witają się twoi współplemieńcy? Pomóżcie, władny! OMG. Zdychajcie, diabły! Okej, Georgia.
Hyper Life? Hedzi? Zgredzi? Kurwa, gonek! No nie! Kury piejo. Ale to wiemy, kocie. Czas ją załatwić. Sam się załatwi. Jaki head. Już blisko! Dajcie z siebie wszystko! Zaskoczysz. O-o! Ja pary. Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyna. Uważaj. Jak to wali? Dobra, za dobrze? Jaka ciężka misja. No to się władowałem w kabałę. Strasznie ciężko. O-o! Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyna. Uważaj. What the fuck? Jak tu gryzie? Amunium, dobra, przyjdź. Ale? Tam się.
Ale dostał. Jak dostał? Zajebiście. Ej, Krzysztof. Aż mi zamurowało, powiem szczerze. Oseram. Nie Kardża Cienia. We wszystkim się myliłem. Jak zwykle. Cwaniaczki. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Dawaj mi lepiej suweniry, kurde, z tych prosiaków. Okej. Okay. Bo to jednak ciężka była bitwa. Trzy aż takie miśki były? Ciężkie jest życie. Mam szczęście. Aha. Jej! Fajnie. Można normalnie z niego wyciepać działko. Czad. Nie wiedziałem. Fajna opcja. Siekamy kluski wtedy. Epicko. Dobra, zbieramy zwłoki. Dziękuję. Szukamy. To mi wygląda na broń straży. Te skały. Skruszone. Mhm. Co to za skórzane pasy? Tyle krwi. Dobra, musimy to podnieść, nie tak? Nie ma na nich krwi. Ludzie Ersy w ogóle się nie bronili. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Ciekawe. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź. Paski od pancerza, przecięte nożem. I kamień ze śladami krwi. Ciekawostka, nie? Powiem się dalej w szerokach Holmesa. Wygląda na to, że dałoby się na tym coś zamontować. Skrzynia z zapasami, co to jest? To zaraz. Że tu? Tutaj. Przy trójnogu. Zużyty akumulator. Czego walili? To zaraz. Jeszcze skrzynka jakaś, nie? Dobra. Psio? Czy coś jeszcze? Psio. Idziemy. No. To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie bardzo. Twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tamte skały. Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Ciekawe. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte. Jakby zdjęli z kogoś pancerz. Może z niej, może ona to żyje. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego. Kogoś o podobnej budowie. I no. Zmasakrowali ciało. To mógł być każdy. Nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa,
To się mylę. Ale jeśli nie... Ciekawe. Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. Ciekawa, intrygująca historia. Ja nie mogę. Ale ten czas poleciał, co? No niesamowicie poleciał ten czas przy tej grze. Jest wow. Coś jeszcze? Gdzie mam iść? Na ziemi granicznej. Jak wygląda mapa? Tam nie idziemy jeszcze. Okej. To co? Szybki save. I uciekamy. Mi się, kurde, bardzo podoba ta historia. Nie wiem jak wam. Na pewno jesteście wciągnięci, chcecie kolejny odcinek. No niestety, trzeba poczekać na niego. Ale kurczę, no historia sztos. Bardzo wciągająca. Prosta wciągająca historia. Uwaga na to, co na dole! Super. Pupa? Zapisz. Dobra. Dzięki serdeczne za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego, intrygująca historia. Czekamy na więcej. Na pewno czekamy. Cześć. Otuchi. Zatrzymaj nagrywanie.